Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Matek PC, a w tym materiale chciałbym zaprezentować Wam mój najnowszy projekt, czyli licznik od Peugeota 407. Zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że pracę nad tym licznikiem rozpocząłem już prawie 2 lata temu, jednak ze względu na dość rozbudowaną magistralę oraz mój brak doświadczenia, projekt ten ciągnął się aż do dzisiaj. Jeśli jesteś tu nowy i nie wiesz, o co chodzi z tym projektem, to już tłumaczę. Wykorzystuję licznik samochodowy do wyświetlania rzeczywistych parametrów pojazdów wprowadzonych w grach komputerowych. Głównym założeniem jest odtworzenie jak największej części funkcjonalności licznika i połączenie tego z grami w taki sposób, aby licznik nie wskazywał tylko podstawowych parametrów, takich jak prędkość czy obroty silnika. Licznik poinformuje nas o temperaturze oleju, wybranym biegu, konieczności zmiany biegu, kończącym się paliwie, przebitej oponie, przekroczonej dopuszczalnej prędkości i długo można by wymieniać. O mnogości dostępnych funkcji licznika świadczyć może kod, którego długość to prawie 1000 linijek. Nie przedłużając, zabieramy się do podłączenia licznika. Do obsługi licznika potrzebujemy standardowy zestaw, w którego skład wchodzi płytka Arduino, moduł CAN MCP2515 oraz zasilacz DC 12V o mocy przynajmniej 0,5A. Całość elektroniki standardowo zamknąłem w małej obudowie drukowanej na drukarce 3D. Połączenie Arduino z modułem CAN należy wykonać tak jak na przedstawionym schemacie. Jeśli korzystasz z Arduino Uno, to schemat podłączenia jest dokładnie taki sam. Najważniejsze, abyś zachował odpowiednią numerację pinów i wszystko będzie działało jak należy. Do licznika należy doprowadzić 4 przewody, 2 zasilające oraz 2 do magistrali CAN. Warto zaznaczyć, że opis konfiguracji SimHuba oraz wgrywania kodu na licznik znajdziesz w odrębnej instrukcji. Tą instrukcję znajdziesz zarówno w paczce plików, jak i na moim Discordzie. Gdy masz już wszystko podłączone, to kolejnym krokiem będzie wgranie kodu. I tu mała nowość, kod wgrywamy bezpośrednio z poziomu SimHuba. Przechodzimy do zakładki Arduino, My Hardware, wybieramy Single Arduino, jeśli korzystamy z jednej płytki, oraz klikamy w Open Arduino Setup Tool. Jeśli grzebałeś już coś wcześniej z programowaniem Arduino przez SimHuba, to otrzymasz komunikat, czy chcesz załadować ostatnie ustawienia, czy chcesz zacząć konfigurację od nowa. Zaznaczasz Start from Scratch i przechodzisz do kolejnego kroku, czyli wyboru płytki. W moim przypadku zaznaczam Arduino Nano ze starym bootloaderem. Wybieram port COM, pod który wpięte jest Arduino oraz zaznaczam ptaszkiem informację, że jestem pewny nadpisania kodu na Arduino. Zanim kliknę Upload to Arduino, klikam na przycisk Advanced i wybieram Upload Hex Firmware to Arduino. Po kliknięciu otworzy się okno eksploratora plików, w którym musisz wskazać plik hex, który pobrałeś z moją paczką plików. Pamiętaj, aby wskazać plik hex w folderze opisanym Twoją nazwą płytki. Jeśli korzystasz z Arduino Nano, to wybierasz plik hex znajdujący się w folderze o tej samej nazwie. Kod użyty w filmie poprawnie funkcjonuje tylko z licznikami wyposażonymi w wyświetlacz LCD. Jeśli posiadasz licznik z kontrolkami zamiast wyświetlacza, to kod nie obsłuży w 100% tego licznika. Po wgraniu kodu i poprawnym połączeniu Arduino do SimHuba należy wkleić formułę NCALC. Rozwiń listę z wykrytym urządzeniem i kliknij w przycisk Edit, znajdujący się koło pola Custom Protocol. Następnie wybierz opcję Use NCALC i wklej formułę NCALC, którą znajdziesz w paczce plików. Na samym dole formuły znajduje się sekcja umożliwiająca konfigurowanie działania licznika do własnych potrzeb. Opis wszystkich funkcji znajdziesz w pobranej paczce w pliku tekstowym opis funkcji NCALC. Czas sprawdzić, co ten licznik potrafi w grach. Telemetria w Bimagy Drive jest bardzo obszerna, więc mogłem wykorzystać potencjał licznika w tej grze. Licznik poinformuje użytkownika o aktualnej prędkości, wybranym biegu, temperaturze oleju oraz wody. Gdy woda osiągnie zbyt wysoką temperaturę, na wyświetlaczu pojawi się informacja o przegrzaniu cieczy. W przypadku przegrzania oleju najpierw pokaże się ostrzeżenie o ryzyku przegrzania, a dopiero potem zastąpi je komunikat o przegrzaniu oleju. Licznik poinformuje także gracza, gdy ten złapie gumę. Znalazło się tu też miejsce na kontrolkę działania układu ABS, ale niestety ze względu na zbyt wolne odświeżanie ekranu LCD nie zaimplementowałem funkcji działania kontroli trakcji. E
ETS2 również ma bardzo bogatą telemetrię. Aby w pełni wykorzystać potencjał licznika, wciśnij klawisz F4, wybierz trzecią opcję, czyli regulację świateł i aktywuj dodatki z przodu oraz na dachu. Licznik wskaże aktywację świateł mijania, drogowych, ostrzegawczych oraz dodatków. Poinformuje także gracza o aktualnym przebiegu ciężarówki, poziomie paliwa, temperatury cieczy czy oleju. Na ekraniku możemy zobaczyć ostrzeżenie o zbyt niskim ciśnieniu w układzie hamulcowym, przekroczeniu dopuszczalnej prędkości na drodze, zbyt niskim napięciu akumulatora, zbyt niskim ciśnieniu oleju, kończącym się czasie pracy, kończącym się paliwie oraz o aktualnej prędkości ciężarówki lub nastawie tempomatu. Gdy uszkodzenia silnika przekroczą 10%, licznik wyświetli napis check informujący o konieczności serwisu silnika. Gdy w naszej ciężarówce aktywuje się retarder, licznik poinformuje nas o tym fakcie kontrolką nagrzewania świec żarowych. Po podniesieniu osi ciężarówki zapali się kontrolka dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera. Konfigurując formułę NCALC możemy wybrać, czy licznik ma wskazywać obroty skalowane, czy też rzeczywiste. Możemy także wyłączyć funkcję wskazywania prędkości na skali mil na godzinę. Opcje te można włączyć tylko i wyłącznie w licznikach tzw. anglikach. Możemy też wybrać, czy licznik ma wskazywać cyfrowo prędkość pojazdu, czy też ograniczenie prędkości na drodze. Gdy do pauzy zostanie nam 120 minut, licznik poinformuje nas o tym fakcie na wyświetlaczu LCD. Gdy czas do końca pracy zbliży się do 90 minut, zapali się dodatkowa kontrolka przypominająca o konieczności wykonania pauzy. Gdy zostanie nam 40 minut i mniej do pauzy, na wyświetlaczu wyświetli się napis STOP. W gridzie 2 działa prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik biegów oraz informacja o konieczności zmiany biegu, tzw. shift light. W Forzie Horizon 5, podobnie jak w gridzie 2, działa prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik biegów, shift light oraz jeżeli mamy włączony tryb symulacji uszkodzeń, działa także wskaźnik poziomu paliwa. Warto też zwrócić uwagę na cyfrowy wyświetlacz prędkości, który nie blokuje się na 254 km na godzinę. W Life for Speed działają wszystkie funkcje tak jak w Forzie Horizon 5 z małym dodatkiem w postaci kontrolki działania układu ABS, o ile pojazd jest wyposażony w ten układ. Dostawałem też bardzo dużo zapytań od miłośników wirtualnego rolnictwa, czy taki licznik działa z farmingiem. Odpowiedź mi tak, działa jednak w bardzo okrojonym zakresie. Traktujcie to bardziej jako ciekawostkę. Do tego licznika dostępne są dwa kody, darmowy oraz pełny. Darmowy kod zapewnia działanie tylko i wyłącznie wskaźników licznika. Możesz go znaleźć na moim serwerze Discord. Pełny kod aktywuje wszystkie kontrolki, informacje na wyświetlaczu LCD oraz takie bariery jak na przykład needle sweep podczas włączenia licznika. Pełny kod dostępny jest dla moich patronów, którzy przynajmniej raz wsparli mnie kwotą 30 zł. Link do Patronite'a znajdziesz w opisie filmu. Przed zakupem kodu zalecam wgrać darmowy kod, aby upewnić się, że zarówno licznik jak i Arduino są sprawne i wszystko działa jak należy. I to już wszystko w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym projekcie. Jeśli zainteresowałem Was tym filmikiem, to zachęcam do pozostawienia po sobie symbolicznej łapki w górę. Będzie mi bardzo miło. To na pewno nie ostatni licznikowy DIY, więc jeśli interesują Cię takie projekty, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zapraszam także na mój serwer Discord, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o danym liczniku oraz zdobędziesz schematy wraz z darmowym kodem. Link znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach na moim kanale. Mówił do Was MatTechPC. Cześć!